Cześć wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was bardzo serdecznie w odcinku przed odcinkiem ze Spyro Reignited Trilogy, ponieważ tak jak wspominałem wam w Crashu Team Racing Nitro Fueled, nie mam jak za bardzo wam się pokazać przez błędy mojej kamerki, więc w tym momencie będę się pokazywał przed odcinkiem. No i cóż, co mogę wam tutaj powiedzieć? Mam nadzieję, że wam się seria ze Spyro Reignited Trilogy spodoba, bo powiem szczerze, że w tej sesji, tak jak zresztą, bo nagrałem to już po nagraniu tej sesji, ale w tej sesji, jak i dzisiaj, jestem po prostu jednym wielkim wulkanem energii. I mogę was zapewnić, że myślę, że będziecie się dobrze bawić, bo ja sam dobrze się bawię montując i ogólnie nagrywając tą pierwszą sesję ze Spyro Reignited Trilogy. Więc no cóż, co ja wam mogę powiedzieć więcej? Bez zbędnego przedłużenia zapraszam do oglądania i mogę tylko co jedynie nadmienić, że będą malutkie nawiązania do mojego dobrego ziomka Pixela de Retro. Nawet jeżeli chodzi o początek odcinka, bo nie wiem czemu jakoś mi wzięło na przywitanie Pixela. Jakoś tak spodobało mi się. Tak czy siak, ja już się wyłączam, a was zapraszam do oglądania. Dzień dobry ludzie, z tej strony pomidorowy.pl i witam was w kolejnym let's playu na moim kanale. Zagrajmy w Spyro Reignited Trilogy na PlayStation 4, ponieważ widzicie menu z PlayStation 4, więc dlaczego by to nie miało być na PlayStation 4? I to zdanie było bez sensu. Witam was bardzo serdecznie, że tak powiem, w nowym let's playu, a raczej jeszcze nie do końca w nowym let's playu, no ale oj tam, szczegóły. No, więc dlaczego nagrywam Spyro Reignited Trilogy, pomimo tego, że robiłem ten rok temu livestream w dniu premiery? Otóż mam do tego dwa powody. Po pierwsze, chce mi się i to jest mój kanał i ja decyduję, co tutaj będzie. A dwa, bo chce mi się. Tak, to są moje dwa powody. No i cóż, myślę, że bez zbędnego przedłużania zabierajmy się za nagrywanie tej gierki, więc rozpocznijmy sobie gierkę. Jak widzieliście, mieliśmy logo Activision oraz logo firmy, która odpowiada za tą grę, czyli Toys for Bob. Tak, piękne logo, nie powiem, że nie. I gra jest na Unreal Engine, w sensie jest zrobiona pod Unreal Engine. I mamy loading screen! I swoją drogą to bardzo ładny i bardzo piękny loading screen, szczerze. A więc witam was bardzo serdecznie w tej nowej przygodzie. Zaczynamy sobie Spyro Reignited Trilogy, bo czemu by nie? Mam ochotę, więc dlaczego nie miałbym z tego skorzystać? Bardzo poza tym lubię Spyro Reignited Trilogy i pozwolę sobie tutaj troszeczkę gierkę przyciszyć. No i co? Nie będziemy kontynuować gierki, tylko będziemy sobie... wejdziemy w zapisane stany gry i skasujemy sobie jeden. Ja myślę, że sobie ten skasujemy, bo why not? To jest w ogóle ten. To są w ogóle save'y z mojego livestreama, którego robiłem właśnie rok temu. Więc sobie zapiszemy w ten slot. No i co? Zaczniemy sobie przygodę od pierwszej części, co nie? No bo raczej nie będę robił od dupy strony, choćbym bardzo chciał, ale szczerze powiedziawszy nie mam ochoty na trójkę. A dwójkę myślę, że sobie jeszcze w tym roku ogramy. I to jeszcze chyba w te wakacje. Tak więc, żeby nie przedłużać, let's go! Okej, lecimy. O, lata spokoju w naszych pięciu, czy tam nawet sześciu krainach trwały smoczy wiek. Mamy teraz 12 czy nawet 14 tysięcy skarbów. O co chodzi z tym całym gnieznośnym gnorkiem? Jak rozumiem, posiadł zaklęcie przemieniające klejnoty w posłusznych mu wojowników. Ja odpowiem. Gnieznośny gnork to prymitywny typ. Prymitywny? Od kiedy przebywa na krańcu świata, jest niegroźny dla Królestwa Smoków. Niegroźny? Zresztą to Brzydal. Brzydal? Dość tego!
będę miał co robić. Zdecydowanie, Spyro, będziesz miał co robić. Oj, zdecydowanie. Tak swoją drogą, ta cutscenka jest moim zdaniem lepiej zrobiona niż w oryginale, no bo bądź co bądź, w oryginale mieliśmy po prostu też taki wywiad z tymi smokami, gdzie pojawił się jakiś koleś, który tam dał mikrofon, by któryś ze smoków opowiedział, co i jak tutaj wygląda. No i nie powiem, że nie, to jest moim zdaniem lepiej przedstawione, że tak jakby Nasty Nork sobie ogląda telewizję i widzi, co te smoki wygadują na jego temat, bo bądźmy sobie szczerzy, gdyby nie to, że te smoki zaczęły obrażać Nastiego Norka, to tej gry by nie było. No bo na dobrą sprawę nie byłoby fabuły z tej gierki, no bo co? Gdyby oni go nie obrażali i wszystko byłoby cacy, to on nie zamienił ich by raczej w kamień, bo to wszystko zdarzyło się przez to, że smoki w tym momencie się wywyższały, że o, jakie to my nie jesteśmy fajni i tak dalej w ogóle. Nasty Nork to jest w ogóle taki, kurde, grubas jeden, który nic nie potrafi i jest przegrywem życiowym. No, dosłownie to tak wygląda, nie będę tego ukrywał. Ale dobra, jesteśmy w naszym pierwszym świecie, który w oryginale nazywa się Artistans. I tu prawdopodobnie będziecie mieli japońską wersję. Swoją drogą, ten Gnork się zbugował, nie wiedzieć czemu, pomiędzy tymi kamieniami. I tak, mamy, jak widzicie, w lewym dolnym rogu minimapkę, która jest bardzo cool. I szczerze powiedziawszy, minimapka, jeżeli chodzi o oryginalnego Spyro, pojawiła się po raz pierwszy w Spyro 2. Więc tja. No i dobra, co, może uratujemy naszego pierwszego smoka, który jest tutaj? Czemu by nie? Nestor! Dziękuję, że mnie uwolniłeś. Pomóż 10 smokom z mojej krainy, a potem odszukaj baloniarza. On przewiezie cię do kolejnego świata. A co z gnieznośnym Gnorkiem? Ja się nim zajmę. Najpierw znajdź smoki. Więcej nie mogę ci powiedzieć. Ej, co jak co, ale polski dubbing w tej gierce jest okej, naprawdę. Ja jestem chyba jedną z tych osób, co uważa, że polski dubbing tutaj nie jest aż taki zły. Ale ta, będziemy tę gierkę sobie robili na 120%, tak więc spodziewajcie się trochę długiej serii z tego, no bo w zasadzie to nie wiem, może dzisiaj przy dobrych wiatrach zrobię pierwsze 3 światy na 100%, bo fajnie byłoby zrobić taką długą sesję, żeby sobie podzielić to na części, że tak powiem, te odcinki. No, plus jeszcze wiadomo, 100%owanie, ale myślę, że 100%owanie światów zostawię sobie na sam koniec. Tak żeby, wiecie, nie robić tego od razu, gdy wejdę do świata, tylko zabrać się za to, no wiecie kiedy. Po prostu kiedy będę chciał opuścić ten świat. Bo myślę, że trochę czasu nam zejdzie z 100%owaniem, bo wiecie, Spyro jest o tyle taką bardzo znaną serią pod tym względem, że często się tutaj gubi klejnoty. I ja chciałbym, uwierzcie, żartować, ale w tym momencie jestem 100%owo poważny. I mówię to bez żadnych, że tak powiem, skrupułów. I zawsze mam, kurde, problem, żeby dostać się do tego oto, nie wiem, miejsca. O, teraz się udało i zdobyłem przy okazji ten punkt kontrolny, zwany jako skill point. Tak, bo ta gra jeszcze wprowadziła coś takiego jak skill pointy, coś co oficjalnie pojawiło się w Spyro 2 oryginalnym, oraz wprowadziła ta gra coś bardzo fajnego, a mianowicie, jak pamiętacie, w Spyro 2 było coś takiego, że kiedy zaatakowaliśmy tam, nie wiem, bodajże 10 owiec czy coś, to z 10 wylatywał niebieski motylek, który dawał nam życie. I tak też zrobili w Reignited Trilogy, tylko nie zrobili to tylko w Spyro 2, ale zrobili to też i w Spyro 1 i w Spyro 3. I swoją drogą, ciekawie wygląda to królestwo. Ciekawe, co tam jest za tą bramą. Pewnie tam była ta cała akcja, gdzie oni tam, wiecie, gadali, że o Jezu, ale Gnasty Gnork jest taki do dupy i tak dalej. A może tam coś innego jest? Znaczy, no niby można byłoby tutaj spekulować, że tam może są też okamieniałe smoki, ale wątpię w to, ponieważ tutaj są one, więc no musiałby ktoś je przenieść, te posągi. Ale dobra, może za chwilę postoję i wam powiem ciekawostki, ponieważ tak, są ciekawostki na temat tej gry. Znaczy, jest jedna, która jest związana typowo z Reignited Trilogy. To jest coś, co wyczytałem na wiki Spyro, oczywiście zagranicznej wiki, bo reszta ciekawostek jest z naszej polskiej Wikipedii. Tak więc, jeżeli ktoś ma, nie wiem, coś więcej do dodania,
to może się tutaj w komentarzach zwrócić. Aczkolwiek pamiętajcie, że będą to sesje nagraniowe, tak więc jeżeli, nie wiem, okaże się, że w pierwszym i w drugim odcinku gadam dalej coś, co, nie wiem, na Wikipedii polski Spyro jest uważane za coś mech, to zwróćcie uwagę na to, że to jest nagrywane sesjami, więc ja mogę jeszcze o tym nie wiedzieć, że na przykład to, co jest tam mówione, to może być shit. Ale zanim o tym opowiem, czas uratować kolejnego smoka, czyli Tomasza! Hej, Spyro! Aby szybować, wciśnij dwukrotnie skok i nie bój się! Bać się? Czego? Upadku ze szczytów najwyższych gór, runięcia na prehistoryczne lodowce. A, tego. I tak swoją drogą, może powiem szybko kontrolki, a więc tak, możemy biegać sobie D-padem i gałkami analogowymi. Drugą gałką analogową, w sensie tą po prawej stronie, możemy kamerą obracać, tak jak widzicie teraz, co ja robię. Kwadratem robimy szarże, kółkiem oczywiście zionięcie nasze. Trójkątem póki co nic nie robimy, a nie, trójkątem możemy sobie wejść w taki widok kamery, że możemy, wiecie, tak sobie operować kamerą. A X-em skaczemy, to są póki co wszystkie kontrolki. A więc dobra, przejdźmy może do ciekawostek takich typowo z Reignited Trilogy, pomimo że jest tylko jedna, ale no co, przejdę do niej, czemu by nie. Więc jedyna ciekawostka, która zahacza o Reignited Trilogy, jest taka, że ponoć Reignited Trilogy to jest pierwsza gra, która została wydana w języku duńskim. Znaczy pierwsza gra, to jest kolejna gra, która została wydana w języku duńskim, ponieważ pierwszą grą, która oficjalnie była wydana w języku duńskim, no to był The Legend of Spyro. Ogólnie chyba seria The Legend of Spyro, z tego co wiem. A reszta ciekawostek to tam nie wiem jakie były, bo szczerze powiedziawszy sprawdzałem i były tylko dwie, więc... zamieńmy się w słuch, jeżeli chodzi o ciekawostki już tak bardziej z oryginalnego Spyro 1, bo być może coś zahaczy o tę grę. A jak będą jakieś takie mini zmiany, które, nie wiem, nie były w oryginale, to ja wam będę na ten temat mówił. Więc ta. Nie wiem, czy wiecie, ale Spyro początkowo miał być zielony, lecz twórcy gry postanowili, że dadzą jemu fioletowy kolor. No bo na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o pierwszy świat, to Spyro by bardzo mocno mieszał się z trawą. Bo zobaczcie, jaka ta trawa jest zielona, chociaż w oryginale to inaczej zupełnie wygląda, bo tutaj mamy trochę taki, nie wiem, efekt fotorealistyczny, mógłbym nawet rzec. Ale tak. Plus jeszcze on by się trochę nie wyróżniał, ponieważ większość smoków jest zielonych, więc bądźmy sobie szczerzy, ale to byłoby dosyć leniwe ze strony twórców, gdyby zrobili zielonego Spyro. Druga ciekawostka jest taka, że kiedy ukończymy grę na 100%, to ujrzymy alternatywne zakończenie, ale to raczej o tym wiedzieliście również. W 2002 roku gra została wydana ponownie wraz z dwoma następnymi grami jako kolekcjonerska edycja, czy jakoś tak. Nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, może to jest o to chodzi, może nie. Kto wie. Oczywiście nie muszę mówić, że kompozytorem muzyki w tej oto gierce to jest Stuart Copeland. Przepraszam, Stuart Copeland. No, teraz dobrze przeczytałem jego imię i nazwisko. I tutaj swoją drogą mamy klejnoty, które również trzeba zebrać. I skrzynka z życiem. Tak, ta skrzynka oznacza, że jest życie. Miejcie to na uwadze, ponieważ... uwierzcie mi, w tej gierce łatwo jest życie zdobyć, ale też i jest je łatwo stracić. Nie chcę was straszyć, ale taka jest prawda. I gdzieś zapomniałem dwóch klejnotów. I... ciekawe, gdzie są te dwa klejnoty. A chyba one są tutaj, za tą bramą, tak mi się wydaje, chociaż wątpię w to. A nie, czekajcie, tutaj jest jeden. Dawać mi drugiego. Dawaj mi drugiego, chcę mieć 100%. Nie, tutaj nie ma. Jezus Maria, ale zostałem stronowany, najgorzej. Gdzie jest ostatni klejnot, ja się pytam? Argus, powiedz mi, gdzie jest? Ale czat, zrób to jeszcze raz! Boss już przeszedł przez portal w Smoczej Paszczy. Ale twój czas jeszcze nie nadszedł, Spyro. Najpierw musisz ukończyć zadania z kolejnej części naszej krainy. Tak, swoją drogą, Sparks w tej, że tak powiem, grze nazywa się Iskier, ponieważ nie wiedzieć czemu Cenega postanowiła przetłumaczyć
również imiona niektórych postaci, więc spodziewajcie się, że w Spyro zagoszczą takie postaci jak Łowca, zwany potocznie jako i oryginalnie zwany jako Hunter. Dobra, gdzie jest ostatni klejnot, ja się pytam. Swoją drogą zapomniałem, że lewym analogiem, kiedy go będę wciskał, to Sparks będzie mi pokazywał, gdzie są klejnoty, więc mamy tutaj klejnot. Jej! Mamy 16 minut na liczniku, a ja dopiero skończyłem eksplorować świat. Jestem genialny! Dobra, jedźmy sobie tutaj do smoka, albo lećmy. Delbin! Gdzie gnieznośny gnork? Zrobię z niego grzankę! Nie trać głowy, Spyro! Przed tobą jeszcze sporo nauki. Wiesz, dlaczego wszędzie lata za tobą ważka? To Iskier, twój opiekun. Jego zadaniem jest pilnowanie cię. Obserwuj go, a zrozumiesz, co mam na myśli. Widzicie, ja nawet nie muszę tutaj nic mówić. To smoki same, kurde, mówią za mnie fabułę tej gry i w ogóle te wszystkie tutoriale i tak dalej. Więc po co ja tu jestem? Ja tu jestem zbędny. Ale dobra. Generalnie nie muszę mówić, że produkcja nad tą grą zaczęła się chwilę po tym, kiedy wyszła pierwsza część Crasha Bandicoot. Bo wiecie, jakaś maskotka w końcu musiała z Crashem tutaj rywalizować. No i jest to jedyna gra z serii, w której ogon smoka pokazany jest na literę Y, a nie na literę S. Co jest dosyć ciekawe. Oraz to, że w tej gierce, no może nie w tej części, co tutaj gramy, ale w oryginale jest dostępne demo gry Crash Bandicoot 3. I aby dostać się do Crasha Bandicoot 3 demo, to musicie przytrzymać L1 i trójkąt. To wszystko, jeżeli chodzi o takie ciekawostki główne, które znalazłem na Wikipedii na pierwszej stronie. A teraz może powiem o ciekawostkach w Artisans, albo świecie oświeconych, ponieważ tak, ten świat nazywa się Oświeceni. Dokładnie tak, swoją drogą mamy 100%. Nice. Więc w wersji demo oryginalnego Spyro the Dragon Stonehill został zamieniony na poziom Town Square. I czekajcie sekundkę. No dobra, jestem z powrotem. Tak, więc jeżeli chodzi o wersję demo, to Stonehill został zamieniony na Town Square. No i że gracz zaczyna grę, że tak powiem, z czterema żyćmi oraz to, że ta kraina to jest prawdopodobnie w tej krainie Spyro się urodził. To jest wszystko, jeżeli chodzi o główny hub i ciekawostki. I to cóż, zaczynamy pierwszy poziom w końcu, nie? Bo kurde, będę tu wieczność spędzał. Czas na kamienne wzgórze, czyli w oryginale Stonehill. I prawdopodobnie będą się również wam pojawiały japońskie nazwy tych poziomów, więc let's go! I tak swoją drogą nie wiem, czy wam będę pokazywał właśnie loadingi, bo jak widzicie możemy sobie tutaj kontrolować Spyro, w sensie, że mogę tutaj sobie gałką latać i spamować szarżą. W sensie ogniem, o to chodzi. No może nie szarżą, ale po prostu ogniem, wiecie o co chodzi, no. Ale od razu mogę powiedzieć, że jest to jeden z trzech poziomów w serii Spyro, gdzie przeciwnikiem są pasterze. Tak jest. I zaczynamy ten piękny poziom. Jezus Maria, pamiętam jak zagrywałem się za młodego i zawsze lubiłem zaczynać grę od Stonehill. Po prostu jest to jeden z moich tak bardzo ulubionych poziomów, że to jest naprawdę poezja. I moim zdaniem to jest bardzo dobry pierwszy poziom, ale strasznie krótki i uwierzcie mi, to nie jest to, że ja mam jakiś swój wymysł czy coś, ale poziomy w pierwszym świecie naprawdę są krótkie i uwierzcie mi, ten poziom jest jednym właśnie z nich. No dobra, czas uratować pierwszego smoka z tego poziomu. Lindar! Kiedy uwolnisz smoka albo staniesz na jego platformie, twoje postępy się zapisują. To ci się przyda na wypadek, gdybyś miał kłopoty. Nie żebyś miał mieć kłopoty, Spyro. W ogóle coś, co jest bardzo ważne w tej gierce i to pewnie będziecie zauważyli z gameplaya na gameplay, w sensie ze świata na świat. Smoki będą mówiły tak bardzo do Spyro w takim, wiecie, ja nie lubię czegoś takiego, bo to jest trochę taki, nie wiem, syndrom takiej maniery, że oni tak mówią, że haha, z wyższością będziemy do Spyro mówić, bo Spyro jest młodym smokiem i on sobie na pewno nie da rady, haha, co za frajer.
Nie, no bez kitu, ja czegoś takiego nienawidzę, dosłownie nie lubię, jak ktoś na kogoś z góry patrzy. To jest najgorsze, co może być. Rozumiem, że ktoś może mieć większe doświadczenie, bo nie wiem, jest starszy czy coś, ale zapamiętajcie teraz jedną bardzo ważną rzecz. To, że ktoś jest starszy, nie oznacza, że jest doświadczony. Tak, to jest prawda, to jest bolesna prawda, ale jednak. Więc miejcie to na uwadze, okej? I nie wywyższajcie się, bo Spyro jest młody. Co z tego, że jest młody? Wy też kiedyś byliście takimi wypierdkami, jakim był Spyro. Kurde. Astor, może ty masz coś ciekawego do powiedzenia? O tym, jak uwolniłeś wszystkie smoki i przeszedłeś przez to wirujące coś, zasługujesz, by zabrać cię z powrotem do Krainy Oświeconych. Najpierw jednak opowiem ci historię. Nie, dzięki. Na razie! Tak swoją drogą mogę powiedzieć, że jeszcze takim minusem trochę Reignited Trilogy jest to, że... Bo to jest w oryginale i w polskim tłumaczeniu, w sensie wiecie, no... polskiej translacji, w polskiej wersji tej gierki, którą ogrywamy teraz. Wiecie, w oryginale było chociaż coś zrobione tak, że Spyro z części na część miał inny głos. W sensie wiecie, tam no, w jedynce miał inny głos i w dwójce i w trójce miał ten sam głos, ale sam fakt, że jednak posiadał inny głos, to troszeczkę dało taki, nie wiem, efekt realistyczny, że Spyro dorastał. A w tej części, praktycznie przez całą trylogię, będziemy mieli ten sam głos Spyro, który słyszycie w cutscenkach. I to troszeczkę niszczy taki klimat tego, że Spyro jednak dorasta i równie dobrze możemy sobie powiedzieć, że nie wiem, Spyro dwójka dzieje się sekundę po Spyro jedynce. I to samo ze Spyro trójką, pomimo że gdzieś tam fabularnie było wytłumaczone, że pomiędzy tymi wszystkimi grami jest jakiś dosyć spory odstęp czasowy. W sensie, że tam, nie wiem, parę miesięcy, nawet do roku może. Coś takiego. Dobra, czas uwolnić kolejnego smoka, czyli Gildasa. Spyro, przyjacielu, drobna wskazówka na temat szybowania? Dajesz! Aby szybować jak najdalej, wciśnij skok, znajdując się w najwyższym punkcie skoku i akcję, by zejść na średni pułap.